Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia kalendarza kulturalnego przygotowanego przez telewizję Teletop Sudety. Za nami wielka orkiestra świątecznej pomocy, przed nami zimowe ferie, ale to nie znaczy, że weekend upływać będzie bez imprez kulturalnych. Chciałabym serdecznie Państwa zaprosić na finał wielkiego kolędowania, które od lat odbywa się w Świdnickim Teatrze. Dobiega końca świdnicki przegląd zespołów kolędniczych. W przeglądzie biorą udział zespoły z przedszkoli, szkół, świetlic środowiskowych z powiatu świdnickiego oraz jeden zespół z Wałbrzycha. Wszystkie przygotowane jasełka ocenia jury w składzie Kazimiera Momot, inicjatorka konkursu, Małgorzata Braniecka, wieloletni dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, Tadeusz Szarwaryn, muzyk i dyrektor SP w Pszennie oraz ksiądz Roman Tomaszczuk. Właśnie dziś w Świdnickim Teatrze poznamy jego zwycięzcę. O godzinie 17:00 zakończymy 23. Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędniczych o godzinie 17:00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury. Wstęp wolny. Ja tylko dodam, wystąpiło u nas ponad 1000 wykonawców. Obejrzało przegląd ponad 1000 widzów. Jaki zespół kolędniczy otrzyma nagrodę? Jaki aktor amator wyróżnił się i otrzyma wyróżnienie bądź nagrodę, dowiecie się Państwo jutro o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszam. Kasia, Asia, Martyna, Justyna to uczennice szkoły ekonomicznej, które chciałyby pokazać Państwu swoje artystyczne dokonania. Zapraszam serdecznie na ich wernisaż. Do klubu Bolko na wernisaż wystawy zapraszają młodzi artyści, uczniowie z zespołu szkół ekonomicznych. Organizatorem wydarzenia jest Świdnicki Ośrodek Kultury. Atrakcją wieczoru, na który zapraszamy, jeszcze dzisiejszego dnia będzie występ Corneli Korcz. 15 stycznia o godzinie 18:00 w klubie Bolko zapraszam na wernisaż wystawy pod tytułem Kobieca natura. Jaka jest? Autorkami prac są Katarzyna Knapik, Joanna Kolarska, Martyna Kulczycka i Julita Teper. Dodam tylko, że organizatorami tej wystawy są Świdnicki Ośrodek Kultury i Zespół Szkół Ekonomicznych Świdnicy. Serdecznie Państwa zapraszam. 16 stycznia chciałabym serdecznie Państwa zaprosić do Świebodzic na warsztaty malowania na jedwabiu. To nie muszą być profesjonaliści, to po prostu nasze artystyczne zamiłowania mogą nas zawieść właśnie tam i tam możemy spróbować, jak malować na tkaninach. W piątek 16 stycznia o godzinie 16:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Świebodzicach odbędą się warsztaty artystyczne malowanie na jedwabiu, które poprowadzi Teresa Aniuk-Gulak. Artystka jest absolwentką Międzynarodowego Forum Fotografii Kwadrat we Wrocławiu, studiowała również w Akademii Sztuk Pięknych w Salzburgu i tam również wystawia swoje prace. Swoją artystyczną działalność zajmuje się tak naprawdę dopiero od 4 lat. W jej spektrum zainteresowań jest również fotografia. W najbliższą niedzielę chciałabym serdecznie Państwa zaprosić chyba już na ostatni spektakl przygotowany przez Alchemię Teatralną. Będzie trudno nam rozstać się z artystami, ale ja myślę, że na krótko, ponieważ spektakle dorosłej grupy aktorów z Alchemii Teatralnej cieszą się ogromnym powodzeniem. Ale jak na razie w niedzielę Romek i Julka zaprasza do teatru. Grupa dorosłych aktorów ze Świdnicy w ramach projektu Alchemia Teatralna zaprasza w nowym roku na kolejny spektakl Romek i Julka 1983 w reżyserii Juliusza Chrząstowskiego. Reżyserem ruchu podczas przygotowań do spektaklu był Tomasz Dajewski, a aranżacji muzycznej dokonał Dariusz Jaros. Scenografię spektaklu przygotował Robert Kukla. W spektaklu grają Zofia Dziadura, Czesław Greś, Gosia Kępa, w roli Julki Krystyna Kowalonek, Bożena Kuźma, Mariola Mackiewicz, Halina Szymańska, Teresa Wagilewicz, Alicja Żywicka, Zbigniew Cyrul, Krzysztof Frączak, Robert Kaśków, Krzysztof Paruch, Tadeusz Szarwaryn, Adam Szmajduch i ksiądz Roman Tomaszczuk grający Romka. Na pokaz specjalny filmu dokumentalnego w ramach festiwalu Okiem Młodych chciałabym Państwa zaprosić w najbliższy czwartek. Myślę, że dokument, który pokazuje cudowne życie podwodne na Borneo, na pewno zrobi na Państwu ogromne wrażenie.
Od początku nowego roku Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych powraca ze specjalnym pokazem. Już 22 stycznia zapraszamy do Świdnickiego Ośrodka Kultury na projekcję z jednego z najciekawszych dokumentów ostatniego roku, Bajao – Duchy z morza. I spotkanie z reżyserką filmu Elizą Kubarską. Bajao to społeczność nietypowych nomadów. Ich środowiskiem naturalnym jest ocean, a woda odwiecznym żywiołem. Dzieci Bajao szybciej uczą się pływać niż chodzić, a dorośli trudnią się łowieniem ryb, stosując trudną i niebezpieczną metodę nurkowania, tak zwany free diving. Dawniej Bajao zamieszkiwali rozległe tereny między Filipinami, Borneo i Indonezją, jednak współcześnie, przez galopujący rozwój globalnej turystyki, są wypierani ze swojego naturalnego środowiska, a na miejscu ich domostw powstają luksusowe kurorty. W zderzeniu z cywilizacją często są traktowani jak intruzi, nie potrafiący przystosować się do współczesnego świata. Czwartkowy pokaz nieprzypadkowo będzie miał miejsce w Świdnicy. To właśnie mieszkańcy miasta w dużej mierze przyczynili się do powstania filmu Bajao, wspierając finansowanie postprodukcji poprzez zbiórkę na portalu Kickstarter.com. Co więcej, asystentką producenta filmu była świdniczanka Sonia Mazurek. Nasz kalendarz kulturalny nie może obyć się bez propozycji teatru dramatycznego w Wałbrzychu. Jak zwykle i w ten weekend zapraszam serdecznie Państwa, abyście go odwiedzili. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza w najbliższy weekend na spektakl Dekalog Volare w reżyserii Marcina Wierzchowskiego. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, na jak wiele cię stać? Jakiej udzieliłeś sobie odpowiedzi? Albo czy pomyślałeś, że nikt nie docenia twojego potencjału? Czy kiedykolwiek śniłeś o lataniu? Volare po włosku znaczy latać. Latanie jest metaforą nieskrępowanego ludzkiego potencjału. Spektakl stawia pytanie, co stało się z tym nieograniczonym potencjałem, który jako dzieci mieliśmy, czy nadal mamy do niego dostęp? Co nas hamuje, a co pozwala rozwinąć skrzydła? I wreszcie, jak mają się do przeciętności naszych żyć sny o lataniu? Na scenie ewolucyjne skoki, niesamowita rewia szympansów, galeria ludzkich osobliwości i jeden pielgrzym, podlotek rozbujany w chmurach, który gotów jest unieść się nad horyzont cywilizacji, tym razem zabierze widzów w podróż śladami tajemniczego czempiona lewitacji, Józefa z Cupertino. 22.02 to spektakl, który już Państwo mieliście okazję obejrzeć w Świdnicy. Kolejne wydarzenie i kolejny raz na deskach teatru wystąpią młodzi artyści, którzy opowiedzą o II wojnie światowej oraz o stanie wojennym. Jednak o samym wydarzeniu więcej powie reżyser. 22.02 bez przecinka to taki bardzo intrygujący tytuł. Dlaczego aż tak? Tytuł bierze się stąd, ponieważ cały spektakl jest jakby takim moim spojrzeniem na świat, który codziennie widzę, codziennie obserwuję odnośnie przeżyć i tak dalej. 22.02 to jest skrót od daty 22 lutego, kiedy zacząłem pisać scenariusz do tego spektaklu. I uznałem, że to będzie taki najbardziej odpowiedni i zarazem tajemniczy tytuł, który może być różnie interpretowany przez każdego. Także postanowiłem pozostać przy tej tajemniczości. Jest pan młodym artystą i młodzi artyści biorą udział w tym wydarzeniu. Sztuka opowiada o przeżyciach II wojny światowej oraz o stanie wojennym, ale cóż tacy młodzi ludzie mogą o tym wiedzieć? Znaczy między innymi opowiada o II wojnie światowej. Może stwierdzenie opowiada o II wojnie światowej jest zbyt śmiałym stwierdzeniem. Ona przede wszystkim spektakl opowiada o przeżyciach poszczególnych bohaterów w spektaklu z okresu II wojny światowej, stanu wojennego. No co możemy wiedzieć? No niewiele możemy wiedzieć, ale na pewno rozmowa ze starszymi od nas osobami, ludźmi, którzy byli w tym czasie, w tej rzeczywistości, ich przeżycia no, zmusiła mnie jakoś do jakichś takich refleksji i napisania kilku scen właśnie związanych z tą II wojną światową, stanem wojennym, ponieważ uważam, że dzisiejszy teatr jest, powoli się stacza, oczywiście jest to moja
osobista opinia. Polski teatr po prostu się stacza na jakiś taki straszny margines, gdzie jak pojawia się coś na temat II wojny światowej, to tylko się przedstawia to, że Rosjanie na nas napadli, Niemcy na nas napadli i tylko się nawzajem mordowaliśmy i po prostu zanika jakiś taki obraz ludzkich uczuć, odczuć. To jak te momenty z tych historycznych i wstrząsających wydarzeń były odbierane przez zwykłych ludzi mieszkających na wsi czy w dużym mieście. Proszę mi powiedzieć, spektakl był już pokazywany na deskach Świdnickiego Teatru. Zapewne obserwowaliście, jaki był jego odbiór. Czy może się pan podzielić z nami? To znaczy przede wszystkim, jak rozmawialiśmy jako już zespół po spektaklu z widzami, już tak prywatnie, każdy odbiera ten spektakl indywidualnie, każdy w nim widzi część siebie. Odbiór jest taki, no, spektakl na pewno trzyma w napięciu do ostatnich sekund, dopóki ta kurtyna na końcu nie opadnie i nie do końca treść spektaklu jest w sposób oczywisty przedstawiona dla każdego widza. Chciałem, tworząc ten spektakl podczas prób, podczas samego pisania, aby widz, który przyjdzie, usiądzie na widowni, żeby nie miał wszystkiego tak od razu podanego na tacy, tylko jednak, żeby wychodząc z tej widowni, chwilę się zastanowił nad tym, co zobaczył, co on zobaczył, a nie co wszyscy zobaczyliśmy, żeby każdy to odbierał indywidualnie, podchodził do spraw swojej jakiejś takiej świadomości odbioru naszej rzeczywistości, w której się obracamy. A teraz najtrudniejsze pytanie. Proszę nam powiedzieć, dlaczego warto obejrzeć ten spektakl? Spektakl warto obejrzeć. Myślę, że tutaj najlepsza odpowiedź będzie odpowiedzią, gdzie pojawi się cytat z jednego z monologów ze spektaklu. 22.02. 22 minuty, 02 sekundy. Tyle macie czasu na zrozumienie sensu życia i czy warto kochać. I dlatego myślę, że warto obejrzeć ten spektakl, żeby naprawić samych siebie, ale jednocześnie naprawiając samych siebie poprzez odbiór treści spektaklu, zacząć naprawiać świat. Fantastyczne słowa. W takim razie proszę serdecznie naszych widzów zaprosić na to wydarzenie. Serdecznie zapraszam Państwa 24 stycznia o godzinie 17.30 do Świdnickiego Teatru na spektakl 22.02 bez przecinka. Ponieważ spędzamy czas w kawiarence księgarni Matras, chciałabym serdecznie Państwa zachęcić do sięgania po książki. Najnowsza pozycja Joanny Bator, Wyspa Łza, to książka, do której fotografię popełnił Adam Golec. Książka już w tej chwili została laureatką Nagrody Literackiej Nike 2013. Myślę, że warto sięgnąć po tą pozycję i przeczytać. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Zapraszam przed ekrany telewizyjne już za tydzień.